Jak zmarnować głos w wyborach? Zwykle marnowanie głosów, no, za marnowanie głosów uważamy taką sytuację, kiedy ktoś oddaje głos na partię, która nie ma szans na przykład wejść do parlamentu, nie ma szansy przebić 5% progu. Także można powiedzieć, że samo to pojęcie marnowania głosów jest związane, jest takim kulturowym tworem związanym ze specyficznym systemem wyborczym, jaki mamy, no na przykład w Polsce, tak? Gdyby nie było tych 5%, prawdopodobnie znacznie rzadziej byśmy tego typu głosy słyszeli, że ktoś zmarnował głos. Oczywiście jest jeszcze inny rodzaj marnowania głosu, który już pojawia się w tego pewnego rodzaju rozgrywce politycznej, to znaczy na przykład zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości zawsze mówią zwolennikom mniejszych prawicowych partii, że marnujecie swoje głosy, trzeba oddać głos na najsilniejszego, żeby powstrzymać lewactwo w Polsce. Tak? Mniej więcej tak to wygląda. Czyli de facto namawiają swoich konkurentów politycznych do tego, żeby porzucili swoje idee polityczne. Myślę, że nie jest marnowaniem jednak głosu głosowanie na ugrupowanie, z którym się zgadzamy po prostu politycznie, tak? Nie podchodzimy do wyborów od razu w mechanizmie mniejszego zła, walki z jakimś zagrożeniem, tak? Ale przede wszystkim szukamy tego ugrupowania, które jak najbardziej odpowiada naszym poglądom politycznym. Oczywiście może być taka sytuacja, że żadne ugrupowanie dokładnie nie odpowiada naszym poglądom. Nie ukrywam, że przed tymi wyborami w takiej sytuacji się znajduję i wtedy należy ważyć rację, rozglądać się za zasadami. Wydaje mi się, że jednak mamy w tych wyborach taką sytuację, kiedy moglibyśmy naprawdę zmarnować swój głos. Nie uważam, że to jest głosowanie na Koalicję Obywatelską. Nawet nie ze względu na to, że po prostu z tą partią się nie zgadzam, ale uważam, że jest to partia, która niczego nie reprezentuje de facto. Jest to upadła partia władzy, która jedynie co posiada to zasoby, zgromadzone zasoby polityczne, ludzkie, finansowe, zgromadzone w ciągu 8 lat rządów i partia, która w doskonały sposób jest partią zdolną do deklarowania wszelkich poglądów tylko po to, żeby zachować jakieś poparcie. Faktycznie można powiedzieć, że jedynym poglądem Platformy, który jest jakkolwiek spójny, to jest chęć powrotu do władzy oraz mobilizowanie elektoratu anty-PiS. Dlaczego tak uważam? Wystarczy podać 2-3 przykłady z tej kadencji, która teraz mija. Mieliśmy wcześniej już zwrot konserwatywny, kiedy Grzegorz Schetyna mówił, że Platforma musi być bardziej partią na prawo, a skończyło się tym, że Platforma Obywatelska, próbując jakoś nerwowo dosyć zamortyzować powstanie partii Roberta Biedronia, przesunęła się tak bardzo na lewo, że właściwie dzisiaj dla wyborcy katolickiego, jak ja, niespecjalnie różni się od lewicy. Może właśnie jedynie mniejszym przekonaniem do tych lewicowych zasad, mniejszą dynamiką i pewną taką ciężałością, która charakterystyczna jest dla takiego liberalnego środka, ale przede wszystkim dla partii, która jak najbardziej jest skupiona na tym, żeby po prostu posiadać władzę, a nie która ma jakiś pomysł na Polskę. Bo to jest problem, że Platforma nie ma pomysłu na Polskę. Pomysł na Polskę PiSu można krytykować, ale on jakiś jest. Mamy jakiś pewien pomysł, który za tym stoi, który nie zawsze jest dobrze realizowany, czasami jest weryfikowany przez samą rzeczywistość polityczną negatywnie. Tymczasem Platforma niczym się nie różni od tej partii, która straciła władzę 4 lata temu. Znaczy to jest ciągle partia, która nie ma do zaproponowania nic więcej niż polityka administracji Donalda Tuska, opartą tylko i wyłącznie na pewnej uległości wobec Unii Europejskiej, finansowo opierającej się na czerpaniu profitów z bycia członkiem Unii Europejskiej itd.
jeżeli ktoś odrzucił koalicję europejską 4 lata temu, z tego względu, że niezbyt zdolnie rozliczali się z afer, jakie w tej partii się pojawiły, to nikt się tam praktycznie w składzie Platformy Koalicji Europejskiej nie zmienił, więc w dalszym ciągu jest to ta sama partia. Nie chodzi mi o to, że PiS nie ma swoich afer. Oczywiście, że ma, bo każda władza ma swoje afery de facto, prędzej czy później, mniejsze czy większe, a jednak PiS sobie przynajmniej wizerunkowo lepiej z tymi aferami potrafi radzić. No i ma pewne ewidentne takie sukcesy, jak już wałkowany na wszystkie strony temat VAT-u, który no jednak bardzo boleśnie uderza w Platformę jako partię, która była nieudolna, tak? To znaczy to nieustanne powtarzanie przez polityków Platformy w pierwszym okresie rządu PiS, że z tym się nie da nic zrobić, a potem ewidentny sukces PiS-u w sprawie finansów publicznych, niezależnie od tego, czy zbilansowany budżet jest czymś dobrym na dłuższy czas, pokazał, jak bardzo ta partia jest zainteresowana przede wszystkim sobą, przede wszystkim tym, żeby powrócić do władzy, a nie przywrócić normalność. No jaka to jest normalność, tak? Chyba właśnie ta normalność, którą Koalicja Obywatelska, wcześniej Platforma Obywatelska, proponowały, zostały odrzucone w wyborach w 2015 roku. Także jeśli ktoś chce zmarnować swój głos, to na pewno może zagłosować na koalicję europejską, tak? I to niezależnie, z której strony sceny politycznej stoi. Oczywiście wolę, żeby zwolennicy, nazwijmy to lewicy czy liberałów, zagłosowali na koalicję europejską, ponieważ jest to partia, która nie zrobi zbyt wiele prawdopodobnie, nie będzie w stanie zbyt intensywnie forsować na przykład tych pomysłów rewolucji kulturalnej, którą chce przeprowadzić lewica. Także strategicznie rzecz biorąc, jeśli nie jesteś z prawicy, to lepiej zagłosuj na koalicję europejską niż na lewicę. Ale jednak mimo wszystko uważam, że będzie to marnowany głos po prostu. Subskrybujcie, łapki w górę. Następny odcinek mam nadzieję niedługo. Jeszcze zostało do omówienia PSL, Kukiz i Konfederacja. Do wyborów coraz mniej czasu, ale chciałbym się z tym wyrobić. Także podejrzewam, że teraz będzie seria komentarzy tylko i wyłącznie o polityce. No chyba, że coś wyskoczy niesamowicie aktualnego w sprawach kościelnych. W końcu trwa synod w Amazonii, który ma zmienić Kościół katolicki o 180.